Słowa Ewangelii według świętego Marka. Nauczając w świątyni, Jezus zapytał: jak mogą twierdzić uczeni w piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi w Duchu Świętym: rzekł Pan do Pana mego: siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod stopy twoje. Sam Dawid nazywa go Panem. Skądże więc jest tylko jego synem? A wielki tłum chętnie go słuchał. Dzisiejszy bardzo krótki, trzywersowy fragment dobrej nowiny poświęcony jest kwestii bardzo istotnej dla Żydów. Jezus porusza kwestię tożsamości Mesjasza. W gronie uczniów żydowskich dochodziło do sporów o to, czy Mesjasz będzie tylko człowiekiem, czy Synem Bożym. Jezus na podstawie słów Pisma wykazuje, że Mesjasz jest jednorodzonym Synem Boga. Ewangeliści Łukasz i Mateusz wykażą w genealogii Chrystusa, że jest On Synem Dawida, potomkiem królewskiego rodu. Marek od początku swojej Ewangelii konsekwentnie wykazuje dwie istotne prawdy, że Jezus jest Mesjaszem i Synem Bożym. Zbliżamy się powoli do finału narracji Marka, do wyznania wiary, jakie złoży setnik w godzinie śmierci Chrystusa. Ten prawdziwie był Synem Bożym. Nie wszyscy przyjmują prawdę, że Jezus jest Synem Bożym. Już od pierwszych wieków pojawiały się błędne nauki, herezje, próbujące pozbawić Jezusa tytułu Syn Boży, albo przynajmniej ograniczyć go do pojęcia adoptowany Syn Boga. Przeciwko tym herezjom występowali wielcy ojcowie Kościoła, a jednym z koronnych argumentów była prawda o przebóstwieniu człowieka. Jeśli Jezus nie jest Synem Bożym, to nie może być pośrednikiem między ludzkością a Bogiem i nam samym nie może udzielić udziału w bóstwie, jeśli go sam nie posiada. Przy okazji podejmowania zagadnienia synostwa Bożego dotykamy zatem również naszego powołania. Prawdą chrześcijańskiej wiary jest nauka ojców o naszym przebóstwieniu, czyli o naszym udziale w bóstwie Chrystusa. Jesteśmy powołani do tego, aby wespół z Chrystusem królować w niebie. Ucieszmy się tą dobrą nowiną na dziś i módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy nigdy nie odrzucili tego wielkiego daru.